Witam wszystkich widzów. W tym filmiku odwiedzimy największą zoologiczną wioskę świata. Udamy się na samo południe Chińskiej Republiki Ludowej do prowincji Guangdong, do miasta Guangzhou. Właśnie tu się znajduje największa giełda zoologiczna na świecie. Tak samo jak i w poprzednim odcinku, proszę wziąć pod uwagę to, że mamy do czynienia zupełnie z inną kulturą. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wcisnięciu dzwonka i wystawieniu komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Tak samo jak w poprzednich odcinkach związanych z gildami akwarystycznymi, nie będę komentował, ale chcę podkreślić jedną bardzo ważną informację. W związku z tym, że w Chinach, tak samo jak i w innych państwach południowo-wschodniej Azji, nie ma zakazu na hodowlę, sprzedaż i trzymanie zwierząt, w tym i ryb akwariowych GMO. Właśnie dlatego są w sprzedaży rybki glotisz. Proszę pamiętać, że w Unii Europejskiej jest zakaz sprzedawania, rozmnażania i posiadania takich rybek. Za samo posiadanie takich rybek może być nałożona kara w wysokości od 500 do 5000 zł. Widzę, że temat, jak wyglądają giełdy akwarystyczne w innych państwach, was zainteresował, więc postaram się zwiększyć ilość takich podobnych filmików. Na tym wszystko, wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem. Kto jeszcze nie subskrybuje kanał, to ponownie zachęcam do subskrypcji. Dziękuję bardzo, do widzenia.